na Hosław i z Bielozorjej, lovitel i wojn. Mladec konieczno przedstawia je swoje imię. Milo mi jest tebe poznati. Nebodar kyma je głowoju. Zacz to ty jest się tako przestraszył? Jestli można tako, czto ty boisz się, czto ja budu tebe obbirnuti w kamień? Pomiłujte, odgovaria Janaszko. Ja jestem myślił, że... O, tu to nie jest prawda. Drakon riecze. My, bazyliski, smożemo przymieniati żywotiny oczami w kamień. Tut i majesz ty prawdu. Ale my nie dielajemo tutogo nesamowolno. Kako my zaisto moglibychmo dogda żyti, akoli my bychmo i mieli taką słabość? Kako my bychmo mogli poglądati w swój odblesk w wodzie? Kako my bychmo mogli żyti w naszym bazyliskowym drużstwu? Nie myślił li ty jesi o tutom, wojownicze? Tuto zaisto nie maje nikaki smysł. Odgovaria je naszek nemnogo wyše spokojno. No, istinno. Ja nie imam nikaki powod, daby was w kamień przemieniati. Mimochodom, govori mladec, wy dobro znajete obyczny język. Ach da, język, który jest rozumliwy wszystkim Słowianom bez uczenia, odgovaria je Nebodar. Kogda on govori Słowiani, to gda on myśli o ludzkom narodu, za to, czto ludzi za sebe korzystają od imena Słowiene ili ludzie Słowese. Oni dzielają tuto zaradi rozumliwego języka, który oni używają. Ja znaju obyczny język, tako, kako i drugi drakoni, a tako, że drugie magiczne jestestwa i narody. No da, prosto ja nikogda nie jestem imiał możność govorić so drakonom. O, nie wsiaki drakon govori tako mnogo kako ja, Bazylisk smieje się głubokim basowym zwłokom. Zacz to ty z nim besiadujesz? On je mene uraził. Fialomira wychodzi medziu ich słowa. Ona dziela je krok w stronę Nachosława. Ale czto ty chcesz? Ja tut i mam wielko interesną besiedu. Odgovaria je jej łowitel. Ona odwraca się i z akterskim talentem stawa je tako, daby wsi mogli uwidzieć, kako ona veliko jest urażena. Och, Perune, kako nemila dziewczyna, odgovaria je Nebodar. Nachosławe, pomiluj, ja jestem tebe zło ocieniał. Jest widno, że ty jesi rozumny i ostrożny wojn. Fialomira drży ruku na rukę i dalej ukazywaje, kako veliko jest urażena.